Struktura tego ZOZO Zabrońskiego, zresztą jak chyba w większości, była taka, że dyrekcja się mieściła w jednym budynku, tam były służby administracyjne, ekonomiczne i tak dalej. Natomiast wszystkie inne placówki były rozczłonkowane, znaczy były umieszczone w różnych częściach miasta. I w jednym takiej przychodni zebrała się grupa lekarzy, pielęgniarek i może innych pracowników tej przychodni i postanowili to założyć, Solidarność. No ale chcieli ze mną mieć kontakt. Dowiedzieli się, kim ja jestem, tam od kogoś. Dowiedzieli się, no i dzwonili do mnie, ale okazało się, że takiego pracownika w ogóle nie ma. Po prostu to trwało kilka dni. Ja nie wiedziałam, że ktoś mnie w ogóle poszukuje. Wreszcie ktoś natrafił na ślad i doszło do osobistego jakiegoś takiego kontaktu z tą grupą. I powstał komitet założycielski, no i zostałam przewodniczącą tego komitetu założycielskiego. Bardzo szybko myśmy mieli chyba z 90% załogi w Solidarności. Było coś około 1800 naszych członków. Potem się okazało, że w starych związkach zostało coś około 100 osób, może nawet mniej. Ale były bardzo ciekawe sytuacje. Kiedyś zostałam oddelegowana do pracy. Także już byłam na etacie. Na etacie związkowym nie byłam, bo to wtedy nie było takiej sytuacji, że było na etacie związkowym. Po prostu było na zasadzie oddelegowania do pracy związkowej i normalnie byłam na etacie pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zabrzu. Proszę sobie wyobrazić, kiedyś dostaję telefon od pani sekretarz tych związków branżowych. Ona do mnie dzwoni, że chciała mnie uprzedzić, że przyjdzie ktoś do mnie na skargę na nich. Ja mówię, może pani być spokojna, skargi przyjmujemy tylko od naszych członków, prawda? I na pewno nie na zarząd związków branżowych, prawda? Dlatego mówię o tej śmiesznej sytuacji, że takie były nastroje wtedy. Takie były nastroje u ludzi, że Solidarność miała być jakąś taką instancją w braku innych, prawda? Wkrótce były wybory. I ponieważ tak, myśmy mieli podwójne wybory. Znaczy nie, przepraszam, bo potem, tak, mieliśmy podwójne wybory, bo nie było jeszcze ordynacji wyborczej Solidarności, ponieważ dyrekcja bardzo nastąpiła i wśród załogi taką opinię wyrabiali, że jestem samozwańcem, no bo nie jestem wybrana. Nie jestem brana. W związku z tym myśmy zrobili w Teatrze w Zabrzu, ponieważ w mieście w ogóle było bardzo duże zainteresowanie, prawda, nowym związkiem. Weszliśmy w porozumienie z załogą teatru tego w Zabrzu. Jeden chyba teatr jest w Zabrzu. I zrobiliśmy zebranie wyborcze według takiej tymczasowej
ordynacji wyborczej, bo już taka była, tymczasowa, jeszcze nie zatwierdzona, ale tymczasowa. I proszę sobie wyobrazić, oprócz członków naszego związku przyszło bardzo dużo ludzi, oczywiście bez prawa głosu, jak obserwatorów. No, zostałam też wybrana na przewodniczącą. No a później oczywiście, jak już była zatwierdzona przez związek ordynacja wyborcza, zrobiliśmy jeszcze raz wybory zrobiliśmy już według obowiązującej ordynacji wyborczej w Solidarności. I w zasadzie cały komitet założycielski przeszedł do tego zarządu już stałego. Z szarzyzną życia w PRL-u, prawda, i cenzurą, no, tymi strasznymi mediami, prawda, to po prostu myśmy się czuli po prostu wolni, może nawet bardziej niż w tej chwili. To po prostu było, znaczy przesadzam, ale bo teraz myśmy się już przyzwyczaili po prostu do tego. A wtedy to był taki kontrast. No po prostu no, nie spało się, nie jadło się, nie było, stale coś się działo. No. Władze oczywiście, mówię o władzach, zarówno władzach PRL-owskich kraju, władzach kraju, jak władzach większości zakładów pracy, po prostu nam oczywiście bardzo utrudniali.